Dzień dobry, witam szóstoklasistów, którzy już są obecni. Bardzo proszę, przygotujcie swoje ćwiczenia, bo zaczniemy od nasze spotkanie od sprawdzenia pracy domowej, potem zagramy w Kahoota. Ja już sobie odpalam czat, widzę na razie tylko jedną osobę, Maję. Czekamy na pozostałych uczniów. Mamy w tym momencie trójkę uczniów. Czwórkę. Witamy Bartka z 6 E. Cały czas czekam na jedną osobę, żeby wpisać Wam oceny z klasówek. Jeszcze jeden uczeń nie napisał, więc cały czas czekam. Może macie jakiś wpływ na niego i zmusicie go, żeby napisał sprawdzian. Richie, nie powiem, bo jeszcze jeden uczeń nie napisał sprawdzianu. Dzień dobry, Hania. Mamy jeszcze 2 minuty, czekamy na resztę. Prosiłam, żebyście przygotowali ćwiczenia. Po ćwiczeniach gramy w Kahoota. No jak mam przeczytać oceny na publicznym, na publicznej transmisji? No nie, no proszę cię, Richie. Tak nie można. Będą dwa kahuty. Jeden kahut będzie na początku, sprawdzi to, co było na poprzedniej lekcji, drugi kahut będzie na koniec. Dzień dobry, Krzysiu. Jeszcze minuta. A o co, Krzysiu, prosicie? Prosi o oceny. Krzysiu, wpłyń na kolegę z klasy, bo to z waszej klasy chłopiec blokuje. O chleb. Po chleb to do piekarni, Bartek. Dobra, mamy zdaje się godzinę 11. Mamy 11 osób. Dobra, sprawdzamy w takim razie najpierw pracę domową. Bardzo proszę, otwórzcie wasze ćwiczenia. I zaczynamy od sprawdzenia zadania pierwszego. Mieliście zrobić sami zadanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Proste zadania, ale sprawdźmy. W zadaniu pierwszym powinniście mieć takie odpowiedzi. Proszę sprawdzić. Tutaj ewentualnie może być x plus 5. Pamiętamy, że dodawanie jest przemienne. Więc czy 5 plus x, czy x plus 5 to jest dokładnie to samo. Podobnie w tym przykładzie x plus y. Może być też y plus x. Też odpowiedź będzie dobra. Mam nadzieję, że tak macie. Mogę przejść dalej? No ja myślę, że masz iść dobrze. Dobrze. Przejdźmy do drugiego. Tak wyglądała tabelka. Mamy liczbę dziewczynek, mamy liczbę chłopców. Żeby obliczyć wszystkich uczniów, należy dodać to, co jest wpisane w liczbie dziewcząt do liczby chłopców. Powinniście mieć w takim razie takie wyniki. Dodajemy.
x plus 7, dodajemy s plus t. Przypominam, że te działania oczywiście mogą być zapisane odwrotnie, czyli 7 dodać x albo s, albo t plus s. Tutaj 19, bo 30 minus 11 to 19. Tutaj odejmujemy od wszystkich uczniów liczbę dziewcząt, dostajemy liczbę chłopców. I podobnie tutaj od wszystkich uczniów odejmujemy liczbę dziewcząt, dostajemy taki wynik. Przypominam, że odejmowanie nie jest przemienne, więc musi być z minus x, nie może być odwrotnie. Podobnie tutaj musi być 25 minus x. Jeżeli tak macie, przechodzimy dalej. Dajcie znać na czacie, czy jest ok. Dobra, no to przechodzimy dalej. Kolejne zadanie, trzecie. 8 bombonierek po 15 czekoladek. Należy wymnożyć te dwie rzeczy przez siebie. Podobnie tutaj 8 pudełek po x cukierków, także należało wykonać mnożenie. I y woreczków po 15 orzechów, także należy wykonać mnożenie. Zapisujemy w takim razie w ten sposób. Fabian, dzień dobry. Małg, do którego mam wrócić? Przypominamy, że kiedy mnożymy przez siebie wyrażenia algebraiczne, to między liczbą a literą nie musimy wstawiać znaku razy. Tutaj może być 8 razy x, ale wystarczy napisać 8x. Podobnie tutaj może być 15 razy y albo po prostu 15y. Zawsze liczbę piszemy na początku. Nie piszemy y15, tylko 15y. Małk, nie wiem, do czego miałam wrócić. Do drugiego. Już wracamy na chwilę do zadania drugiego, do samych rozwiązań. Rozwiązania z zadania drugiego. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Richie, y razy 15 można napisać, ale standardowo piszemy zawsze liczbę na początku, czyli 15y. Mogę już przejść do czwartego zadania? Wszyscy sprawdzili? Olesia, dzień dobry. Polski Francuz, dobry. Dobra, no to przechodzimy do zadania czwartego i potem Kahoot. Zadanie czwarte. Suma to wynik dodawania, różnica to wynik odejmowania, iloczyn to wynik mnożenia, iloraz to wynik dzielenia. Czyli powinniście dostać następujące wyniki. M plus N albo N plus M, tutaj kolejność jest dowolna. W różnicy ważna jest kolejność, musi być X minus Y. W iloczynie może być A razy B albo po prostu AB. Natomiast w ilorazie C podzielić przez D albo w postaci kreski ułamkowej, gdzie na górze będzie C, a pod spodem w mianowniku będzie d. Tak też będzie dobrze. Richie, to nie jest błąd. Można tak pisać. Dobrze, czy możemy przejść dalej do Kahoota w takim razie? Ja uwzględniłam opóźnienie. Nie mamy dużego opóźnienia na szczęście. Ale dodałam trochę więcej czasu. Zdaje się, że macie po 60 sekund znów. Dobra, no to przechodzimy w takim razie do Kahoota. Pierwszy Kahoot. Część pierwsza. To nie dla Was, przepraszam. Dla Was są te wyrażenia. Ciszę głośnik z Kahoota i czekam na Was. Mam w tym momencie 20 uczniów. Julka, można na komputerze w Kahoota? Tak, oczywiście. Mamy około 5 sekund opóźnienia. To nie jest dużo.
Mam 11 graczy. W tym momencie jest 17 osób, które 18, które oglądają na żywo. Mam 14 grających. Tak, poczekam chwilę. Graczy. Siedemnaście osób. Czy jeszcze na kogoś czekamy? Dajcie znać na czacie, czy jeszcze na kogoś czekam. Richie, spamujesz. Mam teraz 18 osób. Oglądają nas 22 osoby. Dobra, czekamy 20 sekund i puszczamy. Ok, zaczynamy grę. Będzie 6 pytań. Na każde macie troszkę więcej czasu. Krzyś, możesz w każdej chwili dołączyć, na dole jest pin. Macie minutę na odpowiedź w sumie. Richie, spamujesz. Okej, Krzysiu, to dołącz, jeżeli tylko będziesz mógł. Mam 19 odpowiedzi. O tym już dzisiaj mówiliśmy, co to jest suma. Przypominaliśmy. No moi drodzy, suma to wynik dodawania. Musi być znak plus. Musi być A plus B. Jedźmy dalej. Kto na pierwszym miejscu? Richie. Jedziemy dalej. X jabłek i Y jabłek. To razem ile jabłek? Szesnaście, 17, 18 odpowiedzi. Dziewiętnaście. Jedziemy dalej. Znowu ten sam błąd. Skoro dodajemy jabłka, żeby je policzyć razem, to musi być dodawanie. Musi być tutaj znak plus. W tym momencie xy, to znaczy x razy y. A już jak komuś wyszło x minus y? No nie wiem. Kto na pierwszym miejscu? Richie i podskoczyła Wara do góry. Jedźmy dalej.
Jeśli w klasie jest 40 chłopców i a dziewcząt, to w klasie jest łącznie... Ilu uczniów jest łącznie w tej klasie? Odpowiedzi, to już daje się wszystkie. No tym razem lepiej. Znowu ktoś zrobił ten sam błąd. Dodajemy uczniów, a nie mnożymy przez siebie. Dodajemy. Dodajemy chłopców, dodajemy dziewczynki. Czyli 40 dodać A. I na pierwszym miejscu nadal Richie. Przesunęła się Julka o jedną pozycję do góry. Maja na drugim cały czas. Gratulacje. Czwarte. Różnica liczb R i Z. Jedna liczba to R, druga liczba to Z. Które działanie? Różnica to wynik odejmowania. Musi być R odjąć Z. To jest dzielenie. Trzy osoby popełniły błąd. Czwarta cały czas. Ktoś wpisuje RZ, jakby mnożył wszystkie liczby przez siebie. To nie jest to samo. I mamy znowu zmianę na pozycji trzeciej i na czwartej tym razem. Maja się dalej utrzymuje na miejscu drugim, Rich na pierwszym. Przedostatnie pytanie. Dziesięć paczek to C kredek, to polski francuz, co takie easy? Bo to jest easy temat. Jeszcze trzy odpowiedzi. Tym razem 10C. Rzeczywiście, gdybyście mieli w 10 paczkach po 12 kredek, to wszystkich kredek byłoby 10 razy 12, czyli 120. Taka sama zasada jest, kiedy mamy literkę 10C albo 10 razy C. Pierwsza odpowiedź jest błędna. Tutaj tylko dodajecie do siebie paczki do kredek, to w ogóle bez sensu. Podobnie tutaj, no już to działanie jest zupełnie bez sensu, ktoś chyba strzelił. Na pierwszym jest nadal Richie, na drugim Maja, na trzecim Vera, no i wskoczyła na czwarte i przechodzimy do pytania finałowego. Iloraz. Co to jest iloraz? To też było w pracy domowej, sprawdzaliśmy to. Julka, to niech siostra niczego nie dotyka. Może oglądać, ale nie musi dotykać. Iloraz to wynik dzielenia. Musimy V podzielić przez M. Obydwie te odpowiedzi były prawidłowe. Może być albo zapisane z kreską ułamkową, bo kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, albo po prostu V podzielić przez M. Nie możemy zrobić odwrotnego działania. Przypominam, że dzielenie nie jest przemienne. Pierwsza odpowiedź jest zupełnie zła. To jest iloczyn, a nie iloraz. Dobrze, zobaczmy w takim razie, kto jest na podium. Na miejscu trzecim Vera, gratulacje. Na miejscu drugim Maja, gratulacje. I na miejscu pierwszym a to niespodzianka, Richie. Richie, gratulacje. Okej. Na czwartym była Noemi. Na piątym Metalion, tak? Gratulacje także dla Was. Dobrze, kochani, przechodzimy teraz do Waszych ćwiczeń. Wracamy do ćwiczeń. Przepraszam, do podręcznika najpierw, ale podręcznik Wam wyświetlę na tablicy, tutaj na ekranie. Na stronie 179 w podręczniku mamy zadania bardzo podobne do tych, które już robiliśmy, bo temat dzisiejszej lekcji to zapisywanie wyrażeń algebraicznych myślnik ćwiczenia i chwilę poćwiczymy razem. Zadanie pierwsze będę mówić i tłumaczyć. Możecie sobie pisać na kartkach czy w zeszycie, jak chcecie. Natomiast zadanie drugie będziecie już wypisali na czacie. Haniu, sprawdzam jeszcze czat. Hania, tak, Kahoot jeszcze będzie. Co do ocen z klasówek, cały czas brakuje mi jednej oceny z klasy 6D, ucznia, którego wymieniłam w mailu.
Jeżeli możecie, wpłyńcie na niego, brak mi tej oceny i nie mogę Wam wpisać przez to oceny. Dobra, przechodzimy w takim razie do zadania pierwszego. Zadania są bardzo proste tak naprawdę, bo wyrażenia algebraiczne generalnie są proste, nie powinny Wam sprawić problemów. Zaczynamy. Podaj odpowiedzi w postaci wyrażeń arytmetycznych lub algebraicznych. Ekwipunek strażaka waży 40 kg. Strażak waży 78 kg. Ile waży strażak z ekwipunkiem? Musimy rzecz jasna te dwie rzeczy dodać, czyli mamy 40 dodać 78, czyli 118 kg. Patrząc na to, rozwiązujemy zadanie z drugiej kropeczki. Zbroja rycerza waży 30 kg. Rycerz waży x kg. Ile waży rycerz w zbroi? Znowu musimy te dwie rzeczy do siebie dodać, czyli piszemy 30 kg dodać x kg. Podpunkt B. Batonik kosztuje 50 zł. Ile kosztuje 10 batoników? Wykonujemy w tym przypadku mnożenie 10 razy 50 zł, czyli dostajemy wynik 15 zł. I patrząc na ten przykład, robimy kolejny. Jedno jajko kosztuje 0,65 zł, czyli 65 groszy. Ile złotych kosztuje m jajek? Musimy w takim razie wymnożyć tą cenę za jedno jajko przez m, czyli mamy 0,65 razy m, albo 0,65 m, oczywiście w złotówkach. Podpunkt C. Gałka lodów kosztuje 3,30 zł, a wafelek kosztuje 0,30 zł. Ile trzeba zapłacić za 4 gałki lodów w wafelku? Wymnażamy 4 razy 3,30 i do tego dodajemy 0,30 zł, czyli mamy 13,20 zł, dodać 0,30, dostajemy wynik 13,50 zł. I kolejne działanie, kolejny przykład. Jedna róża kosztuje 4 zł, a wstążka kosztuje złotówkę. Ile należy zapłacić za karusz przybranych wstążką? Mam karusz, każda kosztuje 4 zł, czyli mamy 4 razy k, albo 4k, dodać 1, bo tyle kosztuje wstążka. Z tym, że ponieważ tych róż mamy k i każda jest przybrana wstążką, wobec tego tą złotówkę też musimy pomnożyć przez k, czyli dostajemy 4k dodać k. Gdybyśmy to przez siebie wymnożyli, dodali, gdybyśmy do siebie dodali, 4k plus 1k wychodzi nam 5k. Ok, sprawdzam forum. Odpowiadam na pytanie dotyczące jednego działania. Rzeczywiście w pierwszym zadaniu do godziny 14 mniej więcej pojawia się błędna odpowiedź. Coś musiało mi przeskoczyć. Poprawiłam tą odpowiedź. Wszystkim, którym ta odpowiedź nie została zaliczona, dodałam punkt, więc wszystko się zgadza. Natomiast po 14 wszystkie odpowiedzi już się zgadzały. Wszystko było dobrze. Dobra. Przechodzimy do następnego zadania. Tym razem będę chciała, żebyście wpisywali odpowiedzi na forum. Wszyscy gotowi? Dobra, no to przechodzimy do zadania pierwszego. Książka ma n kartek. Ile ma stron? Nie musicie tego zapisywać w zeszycie, wystarczy, jeżeli napiszecie to na czacie. Książka ma n kartek, to ile ma stron? Haniu, to nie jest n. Spójrzcie na kartkę. Richie, n razy 2, Ola, n. Mol książkowy, n. Koksu, n. Małk, n razy 2. Jeżeli weźmiecie książkę, to jedna kartka, ile ma stron? No to jeżeli to już wiecie, to w takim razie jaki będzie wynik? Książka ma, każda kartka ma dwie strony, czyli będzie n razy 2, a ponieważ dwójkę, liczbę piszemy na początku, to powinien być wynik 2n. Dobrze, przechodzimy do podpunktu B. Radek jest starszy od Ani o 9 lat. Ania ma y lat. Ile lat ma Radek?
Zapiszcie teraz odpowiedzi do podpunktu B. Jak zapisać Radka, wiek Radka, który jest starszy o 9 lat od Ani, która ma Y lat. Mam już 6 propozycji. Tak, mało źle. Skoro to jest o 9 więcej, a nie 9 razy więcej, to powinno być 9 dodać Y. Jest o 9 lat starszy. Czyli należy wykonać zadawanie Y dodać 9 albo 9 dodać Y. To to samo. Dobrze. Przechodzimy do podpunktu C. Beczka z solą waży 130 kg. Pusta beczka waży B kg. Ile waży sól? Beczka to 130, sama beczka z solą to 130, pusta beczka to B. Ile waży w takim razie sól? Wszyscy bardzo dobrze piszecie. 130 odjąć B. W kilogramach oczywiście. Super. I podpunkt D. Do pudełka, które waży 200 gramów, wrzucono x ołówków. Każdy ołówek waży 17 gramów. Ile waży pudełko z ołówkami? Spróbujcie teraz to policzyć. Samo pudełko waży 200 gramów, mamy x ołówków, każdy to 17 gramów. Ile będzie w takim razie ważyło całe pudełko z ołówkami? Mam już propozycję Olesi. Mola. Jojo się manko. Jojo się manko powinno być, jeżeli już to 17x. Jeżeli tam nie ma znaku razy, to powinno być 17x zapisane. Koksu, a co z pudełkiem? O, teraz plus 200, ok. Jeszcze ktoś z propozycją? Maja, to nie pudełko waży, coś Maja nie bardzo. Wiołują się manko. Dobrze, ok. Samo pudełko waży 200 gramów. Do tego dodajemy wagę tych 17 ołówków, wagę tych x ołówków po 17 gramów, czyli powinno być napisane albo 200 dodać 17x, albo 17x dodać 200. Mhm. Dobra, przejdźmy jeszcze do zadania czwartego z podręcznika. Też zrobimy je razem na następnej stronie. Zadanie czwarte. Bardzo proszę tam znowu bez żadnego spamowania. Patrzymy na zadanie pierwsze. Liczba o 5 większa od liczby x. O 5 większa. Mam na razie 3 propozycje. No i jakby Wam to powiedzieć, wszystkie są złe. To nie jest 5 razy większa, ona jest o 5 większa. Czyli jaka powinna być odpowiedź? Nie 5 razy większa, tylko o 5 większa. Dobrze, teraz pojawiają się dobre odpowiedzi. Powinno być x plus 5 albo 5 dodać x. Tak jest dobrze. Ok. Podpunkt B. Liczba 2 razy większa od liczby a do potęgi drugiej. Teraz ma być 2 razy większa. Zamiast a do drugiej możecie pisać a2. 2 razy większa od a2. Olesia, bardzo dobrze. A do potęgi drugiej razy 2. Mhm. Tak, pozostałe propozycje też są dobrze. Krzyś napisał to w najlepszej formie. 2 razy a kwadrat albo 2a kwadrat. Tak jest najszybciej. 2a kwadrat. To jest najlepsza wersja. 2a kwadrat. Dobrze. Patrzymy na przykład C. Liczba o 10 mniejsza od K. O 10 mniej od K. Jak to zapisać? Mam już pierwszą odpowiedź. K odjąć 10, K odjąć 10, K odjąć 10.
Super, to było proste. Rzeczywiście ma być k odjąć 10. Bardzo dobrze. Przejdźmy do podpunktu D. Liczba o n mniejsza od 9. Jak zapisać o n mniej niż 9? Super. 9 odjąć n. Bardzo dobrze. OK. Podpunkt E. Połowa liczby n. Jak zapisać połowę liczby n? N drugich, n podzielić przez 2. Dobrze. Każda z Waszych propozycji jest teraz dobra. Może być jeszcze ewentualnie 1 druga n albo 0,5 n. Wszystkie propozycje, które wypisaliście, są poprawne. Super. I ostatnie. F, liczba 4 razy mniejsza od liczby n kwadrat. Liczba 4 razy mniejsza od n kwadrat. N kwadrat piszemy znowu n2. N kwadrat podzielić na 4. Super. Albo n kwadrat czwartych. Piotrek, nie, n kwadrat musi być na początku i to dzielimy przez 4. Wszystkie pozostałe są dobre. OK, no to przechodzimy w takim razie do kolejnego Kahoota. Wychodzę już z podręcznika, nie będzie mi dziś potrzebny. Przechodzimy do Kahoota, do drugiego testu. Ćwiczenia za chwileczkę będą potrzebne, bo tam sobie zanotujecie, co macie zrobić w czasie następnej lekcji. Czy przed następną lekcją dokładnie. Julka, nie jest źle, do wszystkich pytań i tak mamy ustawione, z tego co pamiętam, 60 sekund. Natomiast samo opóźnienie, z tego co widzę, wynosi około 5 sekund w transmisji. Nie jest źle. Mam 20 graczy. Krzysiu, nie wiem, czy ty już jesteś? Miałem wcześniej problem, żeby dołączyć na czas. Udało się. No nie, dobra, chwilkę zaczekamy na Krzysia. Krzysiu, daj znać, kiedy do nas dołączysz. Jedną osobą jestem ja, bo muszę działać na dwóch komputerach. Na jednym przesyłam Wam informacje i nakręcam i kręci cała ta transmisja, na drugim muszę mieć podgląd na czat. Brakuje jednej, jeżeli już. Dalej nie widzę, żeby Krzyś dołączył. Krzysiu, jesteś? Jest, Krzyś jest. Dobrze, no to kochani, zaczynamy w takim razie drugiego Kahoota, ostatniego dzisiaj. Będzie 6 pytań z tego, co dziś było na lekcji. Skrzynia waży x kilogramów, a jej zawartość 50 kg. Ile waży skrzynia z zawartością? Było
było 21 graczy, czyli brakuje tych dwóch odpowiedzi. Jeszcze jedna. Ok. Rzeczywiście 50 dodać K. Ktoś znowu robi te same błędy. To jest waga skrzyni, to jest zawartość. Żeby policzyć wszystko razem, trzeba do siebie to dodać. Czyli albo K plus 50, albo 50 dodać K. Na razie na pierwszym miejscu Ola, na drugim Cinek, na trzecim Maja. Brawo, jedźmy dalej. Drugie. Maciek ma 16 lat, a Tomek jest o J lat starszy. Ile lat ma Tomek? What do you think? Julka, to ty masz rozwiązywać test, a nie twoja Oliwka. Szesnaście odpowiedzi. Jeszcze dwie osoby. Okej. Skoro Tomek jest młodszy, to należało od wieku Maćka odjąć to, o ile jest młodszy. Czyli 16 odjąć J. 12 osób odpowiedziało dobrze. Tutaj nie doczytaliście, Tomek nie jest starszy od Maćka, jest młodszy, dlatego musiał być odejmowanie. Ok, na pierwszym miejsce wskoczyła Maja, mamy zmianę, na drugim miejscu nadal Cinek, na trzecim Ola Ricigoni. Zadanie trzecie, Piotrek ma G komiksów, a Antek ma ich N razy mniej. Ile komiksów ma Antek? Zaczekam chwilkę, bo rzeczywiście jest jakiś problem w transmisji.